moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Cześć, moi drodzy, to jest najprawdopodobniej ostatni filmik, materiał przed wyborami, więc pozwólcie, że dzisiaj podzielę się z wami moim zdaniem, moimi przemyśleniami, moją decyzją. W sumie nie będzie żadnych doniesień prasowych, chociaż jest, jak wiecie doskonale, jest o czym mówić. Ale postanowiłem podsumować, nie wiem, tak pokrótce można powiedzieć, podsumować całą tą działalność pisowską i moją decyzję, chociaż nie jest żadną tajemnicą, decyzję podczas wyborów. Jak wiecie doskonale, no w niedzielę są wybory, w piątek o 12 w nocy jest cisza wyborcza. Ze względu na to, że mam dużo pracy, mało czasu, nie mam kiedy nagrywać, ale to właśnie chciałem przed tą ciszą wyborczą, tym właśnie, co dzisiaj wam powiem, chciałem się z wami podzielić. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy. Na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Ostatni raz. I powiem wam tak. Mój wybór jest, no można powiedzieć, oczywisty i pewnie część z was mnie skrytykuje, wyśmieje, ale uważam, że każdy ma prawo do tego, by głosować zgodnie z własnymi przekonaniami, sympatiami. Ja będę głosował na Koalicję Obywatelską i tak wiem, nie jest doskonała. Zresztą w Polsce nie ma partii doskonałych. Nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek są partie doskonałe. Każda ma swoje wady i zalety. Ale żyję na tym świecie, żyję w tym kraju, powiem wam, grubo ponad 50 lat. I mam porównanie. Wiem, jak rządzili komuniści i wiem, jak rządziły wszystkie po kolei rządy po 1989 roku. I według mojej oceny, bo tak jak powiedziałem, to jest moim zdaniem, takiego syfu, takiego bajzlu, żaden rząd nie zrobił jak rząd PiS, według mnie oczywiście. A już z całą pewnością żaden rząd, łącznie z komunistami, nie skłócił tak narodu jak PiS. Teraz w większości przypadków Polak, Polakowi jest wrogiem, jest agresywny do swoich rodaków, no można powiedzieć, brat występuje przeciwko bratu, siostra przeciw siostrze. Skłócili rodziny, znajomych, przyjaciół. Ta propaganda pisowska leje się z tej pisowskiej szczujni 24 na dobę.
nie wiem, pozbywają, że tak powiem, czci, godności, honoru, czy nawet, nie wiem, o obywatelstwa, polskości każdego, kto nie jest zgodny z linią partii. Dla mnie każda jedna partia będzie lepsza, każda jedna partia będzie lepsza niż PiS. No tutaj bym się jeszcze wahał przy Konfederacji, bo oni są w sumie po jednej wodzie i podejrzewam, że Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS-em. Być może się mylę, nie wiem. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, ja osobiście głosuję na Koalicję Obywatelską, bo powiem wam, że naprawdę przez te 8 lat mam serdecznie dość tych kompletnych nieudaczników na wysokich stanowiskach, karierowiczów bez wykształcenia, nieodpowiedzialnych ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. Rządzą nami klauny. Nepotyzm w rządzie PiS to standard. Misiewicz pomimo braku wykształcenia dostawał dziesiątki tysięcy miesięcznie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak się okazało, jego specjalizacją była korupcja i złodziejstwo, za co dostał wyrok. Idiotów po prostu w rządzie. Już tu nie wspomnę o ośmieszaniu naszego kraju, o robieniu z ludzi, czy raczej ze swoich wyborców, mówię tu o PiS-ie, kompletnych idiotów, bo no tak trzeba nazwać osoby, które wierzą w te brednie, które oni mówią. Mam naprawdę serdecznie dość ośmieszania mojego kraju, traktowania go jako, nie wiem, swój prywatny folwark, w którym oni mogą wszystko, ty nie możesz prawie nic, bo zaraz są szykany czy oczernianie tej osoby. No, zresztą tutaj wam nie będę tego zbyt dużo, że tak powiem, wyłuszczał, bo w moich materiałach już nie raz pokazałem to, co pisowcy pokażą. Tutaj tylko wspomnę, w historii, jak ja sięgam pamięcią Polski, najwyżsi generałowie nigdy nie odchodzili, nie składali rezygnacji. Jest taka buta arogancja tych pseudoministrów jak Błaszczaka czy Świra Macierewicza, który oni wielce krzyczą, że oni odbudowują wojsko, oni niszczą naszą armię. I te buczne zapowiedzi, że budują armię i tak dalej, no to jest dla takie, jak to Duda mówi, baju baju dla frajerów. Powiem wam, że czasami mi naprawdę brakuje słów, jak widzę, co oni odpieprzają. W ogóle, co oni mówią publicznie, czy nie wiem, się nie zastanawiają nad tym, że ludzie potrafią samodzielnie myśleć, że ludzie potrafią porównać, połączyć przysłowiowe kropeczki. Te bzdury, które oni opowiadają i to publicznie, no ośmieszają nas, Polaków, Polskę i urzędy, które piastują. Powiedziałem kiedyś, wróg będzie obawiał się nas napaść wtedy, kiedy nigdy nie będzie pewny, czy nagle gospodyni domowa nie wyciągnie z szuflady karabinu i nie zastrzeli wchodzących na jej podwórko napastników. Wtedy będzie się wróg bał naprawdę. Jesteście zdecydowani sprawiać, żeby koła gospodyń wiejskich stanowiły jedną z istotnych źródeł siły narodu polskiego. Koła gospodyń wiejskich obok Armii Polskiej dają nam siłę, poczucie bezpieczeństwa i poczucie wielkiej przyszłości narodu polskiego.
W rozwiązywaniu trudnych polskich spraw trzeba nie tylko polegać na własnym umyśle, ale trzeba się też odwoływać do Pana Boga. Proszę zauważyć, od 2 grudnia, od czasu gdyśmy sprowadzili relikwie świętego Andrzeja Boboli do kaplicy sejmowej, zaczęło się uspokajać na granicy. Była już tak napięta sytuacja, dlatego ja, starając się o te relikwie, bo to ja jestem winowajcą tych relikwii, właśnie chciałam, żeby to zrobić szybko, bo widziałam, co się dzieje na granicy, że jest takie napięcie. To może być argument w dyskusji dotyczącej ustawy? Ale ja mówię ogólnie. I powiem wam, że ja tutaj się nie kieruję, że tak powiem, przysłowiową propagandą. Po prostu mam swój własny rozum, nie zdaję się na telewizję jedną, drugą czy trzecią. Patrzę, co oni robią, porównuję z innymi rządami i tutaj nie chodzi o to, że za PO coś tam, ktoś tam zrobił. Ja podejmując decyzję, brałem całość pod uwagę. Całość, czyli poziom życia. Teraz mi ktoś powie, że poziom życia się podniósł, bo jest 500+, 13, 14. No, to akurat na mnie nie działa, bo po pierwsze, oni to, co dają, to drugie tyle podatnikom zabiorą. Także nie ma tak, że rząd daje od siebie za nic. To jest też oczywiste. Rząd zabiera i doi coraz bardziej Polaków. Tutaj PiS się lansuje na super partię, na opiekuńczą partię. Tylko nie wiem, czy wiecie, w pierwszym kwartale tego roku firm, 100 tysięcy firm zamknęło swoją działalność, takich jednoosobowych, małych, rodzinnych. Bo nie wytrzymali tego opodatkowania, tych danin, tego wszystkiego, co Morawiecki zafundował właśnie naszym rodzimym przedsiębiorcom. No bo skądś muszą brać te pieniądze. Druga sprawa. Od 1989 roku do 2015 roku, czyli wszystkie rządy postkomunistyczne zadłużyły każdego Polaka, czyli od niemowlaka po starca, każdy jeden obywatel Polski miał 40 tysięcy długu. Na dzień dzisiejszy każdy obywatel od niemowlęcia po starca ma już ponad 90 tysięcy długu. Czyli inaczej mówiąc, PiS zadłużył w 8 lat bardziej Polaków, Polskę, niż wszystkie łącznie rządy po 1989 roku. I to jest kolejny powód, dla którego nie będę głosował na PiS. Jak powiedziałem, głosuję na Koalicję Obywatelską i tak powiedziałem, wiem, że nie są idealni, wiem, że też robią głupoty i o ile wygrają, jeśli wygrają, też ich wezmę na świecznik i jeśli będą robić coś nie tak, będę tutaj na tym kanale o tym mówił. To nie jest to, że tylko PiS. Ale szczerze mam nadzieję, że PiS te wybory przegra. No jeśli nie przegra, to możemy pożegnać się tak naprawdę z Polską. Czym jest PiS? PiS to ponad 18% inflacja, najwyższa od 26 lat. To najdroższy prąd w Europie i rekordowe ceny gazu. PiS to kurcząca się gospodarka i spadające realne wynagrodzenia. To 70% wzrost cen mieszkań i dwukrotnie wyższe raty kredytów. To osoby związane z PiS-em zbijające fortuny w czasie, gdy fundujący je podatnicy biednieją z powodu nieludzkiej drożyzny. PiS to nierozliczenie afer poprzedników, mimo obiecywania tego w wyborach. To spółki Skarbu Państwa, w których powiązane z PiS-em osoby zarobiły prawie 500 000 000 zł. To finansowane z kieszeni zwykłych Polaków wille dla powiązanych z PiS fundacji. PiS to rekordowe ceny paliwa.
To Orlen wyzyskujący Polaków rekordową marżą rafineryjną, dzięki której notuje ogromne zyski. To ponad 2 miliardy rocznie na obrzydliwą propagandę TVP. PiS to kobiety umierające w trakcie porodu. To 6-metrowa rosyjska rakieta zdolna przenosić ładunki jądrowe przelatująca pół kraju, o której rząd nie powiedział obywatelom ani słowa. PiS to rekordowa liczba zgonów i rekordowo niska liczba urodzeń. To rzeź polskich lasów i ogromna sprzedaż drewna do Chin. To zatrucie Odry i jedna z najgorszych jakości powietrza na świecie. To import toksycznych odpadów z Niemiec i płonące wysypiska. PiS to niekonstytucyjne odbieranie obywatelom wolności w czasie pandemii. To blokowanie należących się Polakom unijnych miliardów z KPO. To sprzedaż Arabom udziałów w rafinerii gdańskiej za tak niską cenę, że inwestycja zwróciła im się w niecały rok. PiS to rekordowa liczba pozwoleń na pracę dla osób z krajów muzułmańskich. To zbudowana za ponad miliard złotych elektrownia w Ostrołęce, która nie działa. To wyprzedaż Lotosu sympatyzującym z Rosją Węgrom. To 70 milionów zmarnowane na wybory, które się nie odbyły. PiS to afera zbożowa, respiratorowa, węglowa i setki innych afer zamiatanych pod dywan. To komendant główny policji wysadzający komendę, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. PiS to premier zapewniający, że inflacji nie będzie, jednocześnie kupujący warte miliony obligacje, dzięki którym na niej zarabia. To kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Podatek bankowy, handlowy czy cukrowy, dzięki któremu zwykła kola kosztuje 10 zł. PiS to milioner Mateusz Morawiecki, uważający, że ludzie powinni pracować za miskę ryżu. To zadłużenie Polski na pokolenia i ukrywanie długów poza budżetem. To drukowanie pustego pieniądza i rekordowe 164 miliardy deficytu na 2024 rok. PiS to skrajnie niedofinansowana służba zdrowia, przez którą umierają niewinni ludzie. Pamiętaj, że miliony, które zarabiają politycy Zjednoczonej Prawicy, tacy jak Janusz Kowalski, ich rodziny czy znajomi, mogłyby uratować życie tobie i twoim bliskim. Moi kochani, długo by tu wymieniać te wszystkie grzechy PiS-u, ale no nie ma sensu. Każdy z was doskonale wie, co oni odwalali, co zrobili. Mówię tutaj o tych, co mają otwarte oczy, a nie ślepi na jedno oko i głusi na jedno ucho. Tak powiedziałem, niech każdy głosuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i sympatiami. Ja tutaj się dzielę swoją własną opinią, jak powiedziałem. Mam nadzieję, że jeśli PiS przegra, przyjmie tą przegraną z godnością, nie będą kombinować, chociaż powiem wam szczerze, że nie bardzo w to też wierzę, bo oni nie potrafią, że tak powiem, z godnością przegrywać. Tym bardziej oni mają tyle za uszami, tyle machlojek, że boją się nie tyle przegranej jako przegranej, tylko że to wszystko nowy rząd zacznie wyciągać na światło dzienne i ich rozliczać. I według mnie oni się tego najbardziej boją. I jak dla mnie, tym bardziej powinni ludzie głosować na każdą inną partię, byle nie na PiS. Bo jeśli PiS wygra, te wszystkie afery, machloje, złodziejstwa, przekręty, to wszystko zostanie, tak jak do tej pory, zamiecione pod dywan, rozmyte, nierozliczone. A za wszystko, jeśli coś będzie, to będzie obwiniany Tusk, Unia, opozycja. Poza tym pisowcy się nie kryją generalnie już z tym, że chcą wyjść z Unii. Mam w przygotowaniu materiał, jak prorosyjscy są pisowcy, co oni odwalają, ale to bez względu na to, czy wygrają, czy nie, to jeszcze ten materiał po wyborach wam puszczę. Niestety, no nie zdążyłem przed wyborami. Tak powiedziałem, no nie mam kiedy tego wszystkiego robić. Także moi drodzy, kończąc, bo nie chcę wam tu przynudzać, zachęcam was, idźcie na wybory, głosujcie. Nie powiem na tą czy na tamtą partię i nie sugerujcie się tępą propagandą. I tutaj mój apel do osób, które tak, nie wiem, bez namysłu, ślepo
powtarzają te bzdury z pisowskiej telewizji. Otwórzcie umysł, ruszcie swoje mózgi i przeanalizujcie wszystko samodzielnie. Nie patrzcie na to wszystko z klapkami na oczach, bo PiS daje, bo PiS da. PiS nie da, to podatnik daje, a wasze dzieci, wnuki i podejrzewam prawnuki będą to wszystko spłacały. I jeśli nie chcecie tego robić dla siebie, zróbcie to dla swoich dzieci, dla swoich wnucząt. I tak będą mieli już przesrane, bo PiS zaorał wszystko to, co po 89 zdążyliśmy osiągnąć. Naród pokłócili, Polskę zrujnowali, Boga się nie boją i nigdy nie bali. 65% w Sejmie miejsc zabrali i tym cały naród spacyfikowali. Zdrajców z opozycji kasą przekupili, radia i gazety sobie podzielili. Mediami sterują, naród ogłupiają, że już od ćwierćwiecza ludzie wolność mają. 65% wzięli w parlamencie, żeby narodowi mogli pętać ręce. To ja państwu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Moi kochani, nie przedłużając, idźcie, głosujcie zgodnie, tak powiedziałem, z własnymi sympatiami i przekonaniami. Ja żyję naprawdę bardzo dużą nadzieją, że PiS te wybory przegra. I nie ukrywam, że bardzo się boję, że może te wybory wygrać. Nie boję się o siebie. Ja już, można powiedzieć, swoje przeżyłem. Boję się o przyszłość moich dzieci, moich wnuków. O to się najbardziej boję. Bo ja to już mam w dupie, ja już swoje osiągnęłem, ale jeśli chodzi o mnie, ale nie mam w dupie moich dzieci, moich wnuków i nie myślę krótkotrwale, znaczy krótkowzrocznie, że bo teraz mi coś tam da. Ja nic od rządu nigdy żadnego nie chciałem. Wszystko, co mam, osiągnąłem z pracy własnych rąk. Bez względu na to, kto rządził w Polsce, ja łap po cudze, po darmowe nie wyciągałem. Wszystko, tak powiedziałem, co osiągnąłem, osiągnąłem z pracy własnych rąk. PiS nauczył część naszych rodaków, że bardziej się opłaca nie pracować niż pracować. Ludzie zamykają interesy, bo im się po prostu przestaje opłacać lub przenoszą interesy za granicę do Czech, do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec. Bo w Polsce osoba, która pracuje, jest gnębiona, można powiedzieć gnębiona, dojona daninami, podatkami, co tam jeszcze. Tak, wiecie, ja swoją działalność prowadzę od ponad 16 lat, ale takich kosztów, jak mam teraz, nie miałem nigdy od początku mojej działalności. Nie miałem tak dużych kosztów. Były duże koszta, ale nie takie. Po nowym roku, jak wiecie, PiS da 800+. Jakoś dziwnym trafem, też od razu po nowym roku, ZUS pójdzie w górę o 200 bodajże złotych. Nie będę już tego ciągnął, bo szkoda czasu i nerwów. Ja się z wami będę, moi kochani, żegnał na dzisiaj. Jak zawsze zapraszam w niedzielę na vloga, bo vloga zrobię. I mam nadzieję, że spotkamy się już po niedzieli w Polsce bez tej
pisowskiej szubry z normalnym rządem, z uśmiechniętymi Polakami i przede wszystkim z polską telewizją, prawdziwie polską telewizją, a nie partyjną szczujnią z Rachoniem, Cholecką, Ogórek i innymi funkcjonariuszami na czele. Mam nadzieję, że po niedzieli oni wszyscy na kopach wylecą z tej telewizji i niech szukają pracy, nie wiem, w telewizjach, które poziomem odpowiadają im. A polską telewizję niech zostawią w spokoju. Zresztą tak wiele spółek i tak dalej. Także życzę wszystkim, abyśmy spotkali się już w lepszej, nowej Polsce. Ja wam już dziękuję i do zobaczenia, moi kochani, po niedzieli na tym kanale, a w niedzielę na moim drugim kanale na vlogu. Także trzymajcie się i do zobaczenia po niedzieli. Cześć. Jak ludzie ci zapierdają za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. Musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy rowy, kopać, a drudzy będą zakopać, będziemy zadowoleni. Będziemy po tym wtedy my jako ludzie mniejsze chcieli mieć emerytury, mniejsze oczekiwania. To co robi Merkel, jak się nazywa, Obama, prawda, i tak dalej. Fantastyczna robota. W tych demonstracjach bardzo często na wezwanie dorosłych uczestniczą także dzieci. Akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego. Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Obrońmy Polskę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.